Miejsce zbrodni dokonane głównie w głównej bramie kopalni Wujek natychmiast zostało w tym miejscu uznane za miejsce święte i krzyż z szóstej stacji, chociaż można powiedzieć z piątej, szóstej stacji, został przeniesiony z łaźni łańcuszkowej i z tego miejsca składania pierwszych ofiar śmiertelnych, to była bodaj sala pogotowia ratunkowego, krzyż został postawiony w wyłom bramy kopalnianej, gdzie właśnie czołg wojskowy dokonał tego wyłomu i przepuszczał potem oddziały ZOMO, które toczyły walkę. Ten krzyż natychmiast został ubogacony najpierw 6 lampkami, bo tyle zginęło tego dnia, a potem przybyło tych lampek. On trwał, ten krzyż, od 16 grudnia do 27 stycznia 1982 roku. Ten krzyż gromadził ludzi z całej Polski i spoza Polski w codziennych aktach modlitwy, składania wieńców, kwiatów, świec. Stał się najświętszym miejscem miasta. Ja sam do tego krzyża dochodziłem. 3 razy byłem wywożony na syrenie przez milicję i doczekałem się też strasznych, ostrych ataków późną nocą, gdzie wyczekać trzeba było, aż pan naczelnik przyjdzie. Do dziś nie wiem, jak się nazywał, widzę natomiast, jak wyglądał. I wiem, jak pokrzykiwał po mnie, że zbrodniarz wraca na miejsce zbrodni. A ja powiedziałem, gdyby pańskie brednie były prawdą, to nie siedzę tutaj przed panem, tylko dawno siedzę w więzieniu, gdyby były jakiekolwiek poszlaki udowadniające, że to ja kogokolwiek podpuszczałem do bitwy. Panie naczelniku, pańskie krzyki niczego nie zmienią, ani mnie nie zastraszą. Zrobiłem to, co do mnie należało. Obowiązek sumienia kapłańskiego, obowiązek patrioty, wspierać ludzi w walce o rzeczy słuszne. Jeszcze mi kazał podpisywać jakieś oświadczenia, niczego nie podpisywałem, tylko jeszcze raz powiedziałem panu, że byłem w sprawie słusznej i nigdy zdania nie zmienię.